Witam serdecznie, Adrian Stankowski. To jest program Nie daj się epidemii. Moim i Państwa gościem jest pan dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. Witam serdecznie, panie doktorze. Moje uszanowanie, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich widzów. Panie doktorze, dzisiaj mamy 12 013 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Pamiętajmy, że to jest poniedziałek i ta statystyka poniedziałkowa zawsze zawiera taki dosyć poważny błąd. Ale jak pan ocenia, bo jednocześnie dochodzą do nas informacje o zmniejszeniu, delikatnym zmniejszeniu się liczby osób hospitalizowanych. Czy można powiedzieć, że to już jest jakieś światełko, że już zaczynają spadać, ta główna fala już nas minęła? Pojawiają się pierwsze przewiśniegi, ale musimy pamiętać o tym, że mróz jeszcze może złapać i nas mocno ścisnąć, w tym przypadku za gardła. 12 tysięcy przypadków potwierdzonych oficjalnie to jest nadal bardzo, bardzo dużo. Świadczy to o tym, że tyle osób gdzieś w jakimś miejscu, w środowisku uległo zakażeniu i szereg tych osób, od których się zaraziły te osoby, które są potwierdzone, może być niezidentyfikowanych. Może być jeszcze szereg osób, które się kontaktowały świadomie bądź nieświadomie z tymi osobami. Czyli ten wirus w środowisku krąży i będzie powodował następne zakażenia. Będzie potrzeba hospitalizacji następnych osób i niestety będą też kolejne zgony, bo musimy pamiętać o tym, że w małym procencie, ale jest to choroba niestety śmiertelna. A w tej dużej skali ilości przypadków to się przekłada również na liczby zgonów. Jeżeli jest kilkanaście tysięcy dzisiaj potwierdzonych, prawdopodobnie w środku tygodnia tych przypadków będzie więcej. Spłyną też informacje o zgonach z weekendów, bo one przeważnie trafiają później. Na tą liczbę potwierdzonych zakażeń z weekendu wpływa najczęściej to, że mniej osób jest skierowanych przez lekarzy rodzinnych w weekendy na badanie. Jest wykonywanych wtedy mniej badań i to się przekłada na mniejszą ilość przypadków. Ale sytuacja nadal jest bardzo, bardzo poważna. Ta sytuacja się w ciągu kilku tygodni zmieni. To się wszystko częściowo odwróci. Musi się przełamać. Nie ma innego wyjścia. Jesteśmy zbiorem zamkniętym jako populacja w naszym kraju. Coraz więcej jest osób zaszczepionych. Zmienią się warunki pogodowe sprzyjające bardziej nam, a nie wirusowi. A ta liczba osób, które będą zaszczepione plus te, które przechorowały, będą powodowały, że mniej będzie wektorów w społeczeństwie. Dzięki temu będzie mniejsza możliwość transmisji wirusa i liczba przypadków zacznie spadać. Oczywiście pandemia się skończy, ale musimy pamiętać o jednym, że wirus wśród nas zostanie i będzie w powolniejszym stopniu mniej ofiar powodował, ale nadal będzie krążył i swoje mniejsze, ale żniwo będzie zbierał. W tej liczbie ciężkich przypadków, w tym przypadków śmiertelnych, lekarze dostrzegają taki problem, że pacjenci zgłaszają się zbyt późno po pomoc. Z czego to się może brać? Bo przecież w mediach bardzo dużo jest o tym mowa, żeby się zgłaszać właśnie jak najszybciej. Mimo tego tych przypadków ciężkich jest bardzo dużo wciąż. Wiele osób mówi o tym, że pacjenci zgłaszają się zbyt późno, ale tak naprawdę ta sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Bo pamiętając o tym, że w wielu miejscach szpitale są wypełnione po brzegi, bądź tam niemal pękają w szwach, to tych pacjentów też nie ma gdzie przyjmować, tych, którzy są w lżejszym stanie. I często bywa tak, że pacjent może jeszcze nie kwalifikować się do szpitala. Wydaje się, że nie ma potrzeby, ale potem jego stan się gwałtownie pogarsza i mimo tego, że robi się wszystko, co jest możliwe, to niektórzy pacjenci wymagają podłączenia pod respirator i nie wszyscy przeżywają, mimo robienia niemal cudów, jeżeli chodzi o medycynę. Panie doktorze, sam takich pacjentów też badałem, którzy jeszcze w domach byli w stosunkowo dobrym stanie. Potem po pogorszeniu się trafiali szybko do szpitala,
ale niestety część z nich nie przeżyła. Czyli to nie jest tak, że ten pacjent już na początku wiadomo o nim będzie, że on musi trafić do szpitala, bo on się na pewno pogorszy. Przebieg jest często nieprzewidywalny. Jest tak, że u części pacjentów możemy przewidywać, jak będzie wyglądał ze względu na niektóre choroby współistniejące, ze względu na zmianę parametrów, ale tak naprawdę nigdy nie możemy być pewni, dopóki pacjenta nie wypuścimy ze szpitala, no powiedzmy sobie do kilku dni wstecz, jak ten przebieg choroby będzie u danego pacjenta wyglądał. Panie doktorze, na ekranie mamy informację. W Polsce wykonano już 7 687 617 szczepień przeciwko COVID-19. W tym tygodniu trafi do Polski 1 300 000 szczepionek przeciwko COVID. Kiedy my osiągniemy tę tak brzydko nazywaną odporność stadną? Bo tutaj też mamy rozmaite opinie. Jedni mówią 40% zaszczepionych, inni mówią 70%. Jaka jest pańska opinia? No, zdecydowanie dużo lepsza dla tej odporności stadnej jest ta granica 70%, ale to jest tak zwana też zależność liniowa. Im więcej osób będzie zaszczepionych, to tym będzie lepsza sytuacja tego kokonu wokół tych osób, które nie mogą się zaszczepić ze względów medycznych bądź nie wytworzą odporności. Musimy pamiętać o tym, że kilka procent społeczeństwa stanowią taką grupę non-respondent, którzy mimo prawidłowo przeprowadzonej czynności i procedury szczepienia tą odporność wytworzą albo słabszą, albo tej odporności nie wytworzą w ogóle. I oni, jeżeli będą mieli dookoła siebie w środowisku osoby zaszczepione, to też jest większa szansa, że nie ulegną zakażeniu. Jeżeli tych osób, które uchylą się od szczepienia, pamiętajmy o tym, że to szczepienie nie jest obowiązkowe, czyli ktoś musi chcieć, przede wszystkim też rozumieć sens szczepienia i wtedy, jeżeli tych osób będzie dużo, no to te osoby, które są ciężko chore z różnych powodów albo nie mogą wytworzyć odporności, będą przez nas chronione. Jeżeli tych osób nie podchodzących tak solidarnie do zdrowia innych, tylko bojących się wyimaginowanych konsekwencji szczepienia będzie więcej, no to oczywiście wirus na więcej będzie mógł sobie pozwolić w naszym środowisku. Panie doktorze, pytanie dotyczące lekarstwa, w które niektórzy ślepo wierzą. Myślę o amantadynie. No właśnie, budowane są już piętrowe jakieś teorie spiskowe, dlaczego ta amantadyna nie jest dopuszczana do leczenia choroby COVID-19. Trwają badania pod kierunkiem pana profesora Rejdaka. Jeżeli mógłbym prosić o komentarz. W domu tak naprawdę każdy może sobie brać to, co mu się podoba. My jednak w szpitalu, w świecie medycznym musimy się opierać na pewnej doświadczeniu, wiedzy i sprawdzanych działaniach medycznych. Ja na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć, czy amantadyna działa, czy nie działa, bo nie zostały na ten temat przeprowadzone badania. To nie jest tak, że ktoś będzie podawał amantadynie jakiejś grupie osób, ta grupa będzie się dobrze czuła i na tej podstawie wyciągniemy wnioski, że jest to cudowny lek ratujący ludzi. Jeżeli weźmiemy grupę jedną, kilkuset pacjentów albo 1000 pacjentów, drugą taką samą grupę w podobnym wieku, pacjentów w podobnym stanie klinicznym i damy tym dwóm grupom, jednej grupie substancję czynną, którą poddajemy badaniu, drugiej grupie damy placebo i z takim zastrzeżeniem, że pacjent otrzymujący dany preparat nie będzie wiedział, czy on otrzymuje substancję czynną jakiegoś leku czy placebo. Więcej, lekarz, pielęgniarka podający te leki też nie będą wiedzieli, tylko będą mieli zakodowany
numerek podają tą substancję, która jest otrzymana. I potem porównując wyniki pacjentów z obydwu grup, wiedząc, który pacjent co dostał i jeżeli jest znamienna różnica w przebiegu leczenia, w szybkości dochodzenia do zdrowia bądź w przeżywalności u pacjentów z grupy, która dostaje jakąś substancję czynną, to możemy o tej substancji czynnej powiedzieć, że ona działa i jest warta tego, żeby podawać pacjentom, ponieważ to przedłuża ich życie. Ale takie tylko mówienie, że coś działa, bo ktoś podał, to jest no, zbyt szybkie. Równie dobrze, zdaje się, można się do wróżki udać. Musimy też pamiętać, że w przypadku COVID-u zdecydowana większość pacjentów nie wymaga leczenia. Jest szereg osób zakażonych, nie mających żadnych objawów. Bardzo dużo ludzi przechodzi to skąpo objawowo. Jeżeli takim pacjentom damy cokolwiek, oni po kilku dniach będą się czuli lepiej, no ale to nie możemy na tej podstawie powiedzieć, że no ta substancja, którą my żeśmy dali, na pewno spowodowała ich poprawę. Badania, jestem za tym, jeżeli jest podejrzenie, jeżeli jest nadzieja, że jakiś lek, jakaś substancja może pomóc, należy przeprowadzić i wtedy opierać się na tym i leczyć ludzi zgodnie z jakimiś zasadami, a nie tylko na zasadzie własnych domniemań. Panie doktorze, w tym tygodniu ma trafić do Polski pierwsza partia szczepionki, nowej szczepionki firmy Johnson & Johnson, szczepionki jednodawkowej. No właśnie, czy to fakt, że ona jest jednodawkowa, to znaczy, że ona może jest jakaś, nie wiem, gorsza albo inna? I komu w związku z tym, że ona jest jednodawkowa, należałoby ją podawać w pierwszej kolejności? Tak naprawdę w chwili obecnej tych preparatów jest kilka na rynku. Nie możemy perspektywicznie dokładnie określić, który preparat i w jakim cyklu podania, czy ten jednodawkowy, czy te, które są dwudawkowe, spowodują powstanie odporności na dłuższy czas. Za kilka miesięcy będziemy mogli ocenić, że badając pacjentów, którzy dostali preparat danej firmy w cyklu dwuszczepionkowym czy innej w formie jednoszczepionkowej, badając po 3 miesiącach, po pół roku, po roku, jaki mają poziom przeciwciał, jakie jest zabezpieczenie ich organizmu. I na tej podstawie będziemy mogli w przyszłości wybierać te preparaty, które naszym zdaniem będą na najdłuższy czas zabezpieczały pacjentów. W chwili obecnej musimy się opierać na nadziejach, na tym, żeby zostały przeprowadzone badania kliniczne tych preparatów, że te preparaty wytwarzają odporność, ale na to, jak długo, to będziemy mogli dokładnie odpowiedzieć dopiero po jakimś czasie. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Gościem telewizji Republika programu Nie daj się epidemii był pan doktor Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. Kłaniam się, panie doktorze, i dziękuję za poświęcony nam czas. Do widzenia, życzę dużo zdrowia. Wzajemnie, panie doktorze. A państwa już za chwilę zapraszam na Wolne Głosy w telewizji Republika.